Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Observer. W poprzednim odcinku udało nam się uciec dobrzemu chłopowi, który chciał nas zabić, przejść przez jakieś pomieszczenie z telewizorem, który był dla nas lampką i był w nim głosy dzieci. Udało nam się przedostać na jakieś pole. Pole chyba kukurydzy, chciałem powiedzieć, ale to jest raczej pole jakichś kabli. I mamy dużo jakichś skanujących główien, więc pewnie musimy ich unikać. Mamy pewnie dojść do tego dużego świecącego punktu, który jest no centralnie przed nami. Ale nie wydaje mi się być to takie łatwe i mamy tego zastranego węża i co on nam zrobi? Nam nic, ale ten skaner go nie wiem co skanuje? Aha, i nic się nie stało, więc chyba musimy iść za tym wężem, tak mi się wydaje. No i zajebiście ciemno jest oczywiście, nic nie widać. Chyba możemy normalnie tutaj biec, tak mi się wydaje, bo jednak nie ma tych skanujących główien koło nas, no w zasadzie sama, ale nie skanują nic dookoła. I tutaj możemy lecieć tak w pław? No chyba możemy. Chociaż... Jednak nie. Musimy tutaj przeczekać albo... Nie wiem co zrobić. Ale kurde, no. Trochę dziwna akcja. Ja już w ogóle straciłem w ogóle wątek o co tutaj chodzi. Strasznie posrane akcje się tutaj dzieją. Możemy chyba już lecieć do przodu na luzie. Ale tak, no naprawdę nie mam pojęcia co tutaj się dzieje. Jakiś nie wiem, wirus? Czy coś? W sumie wirus to byłoby bardzo prawdopodobne, bo przez całą grę w zasadzie przewleka się motyw tej kwarantanny. W ogóle ciągle jesteśmy tak jakby w tym hotelu, w zasadzie w tym motelu, w tym obskurnym budynku i chyba jesteśmy nie związanego z tą kwarantanną. No kurde, no gościu. To jest trochę nieporęczne, bo jednak ten skaner jest ciągle nad nami i niestety nie mamy pełnego zakresu, nie no, w sumie mamy, ale bo on by się chciał tak patrzeć, więc teraz tak, on nas powinien pominąć. No tak, nad nami już chyba niczego nie ma. Ale możemy chyba lecieć do przodu. To jest pewnie najłatwiejsza sekwencja w tej części, ale ja pewnie to skopię. Ciekawe, czy możemy się poruszać. No niby możemy, ale nie wiem czy da radę, że nie zostaniemy wykryci. Wiecie co, wolę jednak stać w miejscu, jeżeli już mamy ten skaner nad nami. Dobrze, że w ogóle tutaj żadnego przeciwnika nie ma, który chciałby nas gonić. Jeżeli zaczęłam srać w zbroję. No jednak, skaner się nad nami dziwnie zatrzymał. No i super, jednak nie możemy się poruszać. No co, podejście numer 4? Chyba tak. Ale dobra, już zrobimy to wszystko bezproblemowo, mam już wszystko w głowie jak to zrobić. Dobra, to już zaliczone. Przeszedłbym bardziej na tą lewą stronę, bo jednak tutaj mamy... No co jest nie tak? Naprawdę? Jak widzicie, udało mi się wreszcie dojść do tego komputerka, którego musieliśmy pewnie zhakować albo pobrać coś. Raczej tak. I co? Ciekawe. Nie wiem co to nam dało, ale tak, mamy teraz łączenie, więc pewnie pobierzemy ostatni, nie wiem, plik.
being paranoid. No one's on to you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look like... I could just tell he knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know, to get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me, I was with the corporation long enough. I dalej mamy losy Heleny i Amira, bo jednak Helena postanowiła być, nie wiem, cybernetyczna, jakiś augment sobie wszczepiła czy coś. Chyba mamy zapisywanie, to raczej dobrze idziemy, ale mamy niezłą schizę, jeżeli chodzi o te ściana, w zasadzie stanowiska komputerowe, bo jak widzicie, ciekawie to wygląda. Nie wiem, czy dobrze idziemy, ale pewnie tak. Najważniejsze, że idziemy do przodu. Myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, potwór, który przenika przez ścianę, ale na szczęście to nie. Chyba nie. Mamy drzwi chyba. Tutaj się dzieje. Mamy dalej to mieszkanie? Nie, nie mamy tego mieszkania Amiry i Heleny. Chyba nie, ale jest mowa właśnie o zabójcy Amira, jakimś, nie wiem, potworze, który, nie wiem, go wywęszył. Teraz mamy to mieszkanie, teraz już nie mamy. Aha, teraz jesteśmy na chyba pierwszym piętrze, schodzimy na parter. Nie? No tak. Co jest? A ja w ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje. Co jest, kurde? Ten skurwysyn chyba. Nie ci skóra? Gołąb chyba. No i mamy chyba ich mieszkanie, tak? Nie. Tak? Chyba. Kolejny gołębie. Klub miłośników gołębi był w jakimś mieszkaniu taki mail, więc to pewnie jest motyw też przewodni tego wszystkiego. Nie wiem, jaki to ma wpływ, może tak. Gołębie roznoszą tą zarazę. No nie, no jak miałoby roznosić zarazę, no? Mamy ten sklep tatuażarski? Nie. Sklep tatuażu chyba, normalnie się mówi. W którym Helena była, zrobiła sobie tatuaż chyba, albo porozmawiała z kimś i umarła. W zasadzie zabili ją. To jest pewnie kod do tego sejfu, który jest tam w krześle, albo do jakiegoś zamku. Tego akurat jestem pewien w 100%. Bo potrzebowałem jakiegoś 4-cyfrowego kodu, żeby to otworzyć. I na szczęście daliśmy radę chyba to odszukać. Jak coś takiego byłoby w dzisiejszych czasach, to byłoby naprawdę bardzo pomocne, jeżeli chodzi o samo rozwiązywanie spraw, ale nie wiem, czy byłoby moralnie dostępne. Dobra, musimy zażyć lek. Ciekawe, czy mamy jego ograniczoną ilość, czy o co chodzi. Zaktualizowano dzielnik, wcześniej coś było. Ale na ciebie widziałem, kod, wiem, myślę,
otworzyć coś w pobliżu. No to nie coś w pobliżu, tylko tutaj sejfik. 3615, was it? Let's give it a shot. No i super. Pewnie będziemy mieli drzwi od lewej otworzone, otworzone od lewej. Idziemy. Co? Zaktualizowano dziennik. I co tutaj mamy? Skąd prowadzi? No spoko. Aha, bo my mamy tutaj coś? Nie, a nie, to był swój zmysł. Oddało radę przejść, super. Synchronizacja z kasą fiskalną. Dość zajebiście ciemno jest. Jak tak skanujemy to pomieszczenie, to chyba tutaj nic więcej nie ma, ale trochę dziwne jest. Tajne skanowanie czegoś. Chłodzony blat, ale tutaj dużo to ja nie widzę niestety, więc możemy chyba przejść na dół. Oj, to mi się już nie podoba. Ale czekajcie, to nie są przypadkiem, to nie jest piwnica, czyli jakieś pomieszczenia od mieszkań? Nie, masarnia? Surgical chop shop. Just what we need. Klinika chirurgiczna to wychodzi z fajnymi częściami robotycznymi. Ale tak, co my tutaj mamy? O, coś mogę odpalić? Niska moc. Niestety, możemy tutaj coś zbadać? Tak, możemy. This place is a fucking slaughter. No wiedziałem, że rzeźnia. There is a guy waiting for you in 102. Trochę się zesrałem, że tutaj do nas wejdzie. Zaktualizowano dziennik. O co chodzi? Dobra, inne wyjście. Jakie inne wyjście mogłoby być spod ziemi? Tego tutaj akurat nie wiem, ale mamy dyktafon. Widzę haki, widzę potencjał, ale co my możemy tutaj wywalić niby? Nie wiem, ja bym najchętniej przesunąłbym ten stół albo... Kurde no. Nie mam pojęcia. Ale pewnie zaraz się dowiemy. Mamy... O, już nie. Wykryto urządzenie. O kurde, nagrania naprawdę. 2083. Finally managed to set up a workspace. It's not ideal, but it'll have to do. Unfortunately, the first trial proved unsuccessful, to say the least. You think after 5 years of working on this project, my know-how would be sufficient, but without my data, this looks to be a long and bumpy road. Dobra, ja na razie bym się cofnął i zobaczyłbym nagrania. Nie, nagrania już było. Były, teraz możemy, nie wiem, rejestr? Nie rokuje stan aktualny, ha. Czyli to wszystko nasz syn robił? To dziwne. Nie to. Ale tak, co my tutaj mamy? Mamy ten stół i mamy jakąś maszynę. Aha. Czyli tak to działa. A co to jest? To jest stół. Mamy kratę. No to już tutaj chyba widzę, co będziemy musieli zrobić. Będziemy musieli pewnie ten chwytak złapać tą bramę. W zasadzie nie bramy, tylko... O, nośnik danych, co to jest? Nic na to niestety nie da. Mamy bramę, przez którą raczej... A w zasadzie szyb wentylacyjny, przez który nie przyjdziemy. Super. Raz by się przydało, kurczę, podnieść to, ale ciekawi mnie, co to za potwór nas chciał dorwać.
Dobra, spadamy stąd. Ja bym najchętniej, żebym ten stół zasunął albo coś. No jak widać, no to chyba nie. Naprawdę dopiero teraz mamy noktowizor? Super. Coś próbowało mnie dorwać, dobra. To już wiem, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Można iść dalej. Pod F był noktowizor, dobra, teraz sobie przypomniałem, tak? Pod F. Fajnie, że nam i tak nic nie dają. Muszę tak być wgapiony w ten monitor, że to szok. Kurde, ale gdzie my do... O, wychodzimy już chyba. No tak. Zaktualizowano znowu dziennik. Co nam tutaj da? Musimy pewnie przeszukać mieszkańców. Musimy pewnie porozmawiać z mieszkańcami tutaj, jeżeli są jacyś. Odnośnie tego, co tutaj się kurde mogło stać, musimy odnaleźć drogę na górę. Mamy mieszkanie, więc my możemy nie możemy tutaj. Nie możemy. Też nic nie mamy. Numer 9, też nic. Też nic. Może w 12. Kompletnie, nawet tutaj nie mają holokromów, ale tutaj już widzę jeden. Jeszcze 13 przeszukamy, nic. Holokrom, dajesz, daj nam coś, powiedz nam coś, gościu, proszę cię. Anyone in there? I just wanna talk. Oh, hello there. I'm Maria. Hello, Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Dan, maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here, don't you think? Yeah, very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises, and then straight ahead up the stairs, and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Yeah. Thanks, Maria. Czy mamy omijać hałas i ścieżką do góry? Nie omijać ścieżki, bo będzie przypał. Mamy wejść po schodach do góry. Chiron jest problemem nie rozwiązaniem. Chiron to jest chyba ta cała firma, która produkuje te augmenty. Tak mi się chyba wydaje. O, coś tutaj chyba nie mamy. Dobra. Omijać hałas i iść do góry po schodach. Exit, wyjście, o. Ale coś tutaj jeszcze chyba mamy. Hey, what's cooking? Oh, sorry, man. Can't talk now. I got something on the stove, you know? Oh, yeah. Smells delicious. And illegal. Oh, shit. It's the pigs. Flush the shit now! Flush it! Ale śmieszna akcja z tym gościem. Nie zwróciłem w ogóle uwagi na ten dym. Co my teraz mamy? Wyjście. Co? No, bez jaj. No nie damy rady przejść. Omijać hałas i iść do góry. Kurde, bela, no. Co jest 5? Nie rozumiem w ogóle.
O co tutaj chodzi, no? Czekajcie, tutaj się... Co jest? JP Lee, need to ask you some questions. Hey, Pig. You killed anyone yet? What? No. Come on, don't give me that. I can smell it all over you. I know a guilty conscience when I see one. Seen anything suspicious? Any strangers ratting around here since the lockdown? Just you, man. Say, you don't look like a regular cop. That thing on your... Oh, shit. You're a... Yeah. Hey, man. I'm sorry about what I said earlier. I didn't mean nothing by it, okay? I gotta go. Jak my niby wyglądamy, że chłopy się nas boją? No nic takiego dziwnego nie mamy. To nie. No nie, hałasu i kieruj się. Nie schodź ze ścieżki. Schody do góry. Trójka nic. Tutaj też nam chyba nic nie da, dwójka. Znajdź źródło dziwnych odgłosów, naprawdę. Zajebiście. Znajdź wyjście z piwnicy, no spoko by było, ale kurde, no musimy znaleźć to gówno, które hałasuje teraz. I pewnie musimy iść w głąb tego dźwięku. Nie podoba mi się to. Tędy? Do przodu czy w dół? No raczej... Zamknięte. A, czyli to z tego mieszkania jakiś chłop gadał. Kurde, no nie można. Skanujemy tutaj coś. What's wrong? What's going on in there? Oh, thank God. Please, I'm trapped in here. Okay, sir. Can you tell me exactly what's going on? I woke up stuck to this contraption. There was a tube down my throat. I barely managed to pull it out. Okay. Take a look around the room and tell me what you see. I can't see anything. There's something on my head. Oh, God, help me. All right. Let's try something else. What's the last thing you remember? I was on a mission in the Fragment Quadrant. What? The Fragment Quadrant. And the captain of the Endeavor, a representative of the United Earth Initiative. I was up on the bridge when everything went black. Uh-huh. I see. What was it you were doing on the bridge? I was talking to my first mate. We were leaving the Meat Hook Galaxy, navigating a fierce plasma stream. Next thing I know, I wake up in this cell, hooked up to this chair. I demand to know what's going on here! Aye, aye, Captain. Let's try this. The thing on your head, can you take it off? I'm not sure. I could barely lift my arms. God damn it, what have they done to me? Sir, listen to me. I want you to park your elbows on the chair, lower your head, and pull backwards. Thanks. I got it off. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. The Morpheus VR series. The what? All right, Captain, sir. I will notify the initiative of your little snafu. Thank you. I don't know who you are, but the UEI will not forget this. Poor schmuck. Reality is catching up with you. What was that? I said, I'm sure your crew will catch up with you. Dobra, tutaj już nic raczej nie damy rady zrobić, więc musimy wrócić na górę, czyli tutaj.
Raczej musimy iść przed siebie, bo musimy to źródło dźwięku namierzyć. Nie wiem czemu robimy się takim kozakiem nagle, ale na nich już będzie. Nie wiem co to był za dziwny dźwięk, ale chyba jakiś mechanizm? Aha, no radio, myślałem, że to jest jakaś pompa albo coś. Dobra, wyłączymy to. I teraz co? Mamy jakiś kod, dobra. O, hakujemy, dobra. Pytajnik. Więc co? Aha, musimy wprowadzić kombinację, więc z tego co widzę jest 10 kombinacji, więc zaczynamy od jedynki. Nie. Dwójka. Nie. Trójka. Czwórka. Dało radę. Przyznany dostęp. Wbijamy. Lewo albo prawo. Wydaje mi się, że prawo będzie lepszą opcją. Nic na razie nie słyszę, więc jest chyba dobrze. Nie wydaje być się to normalne. Czy mamy nagle czerwony taki dywan? Tak obskurny miejsce, jakim jest piwnica. W zasadzie już wyszliśmy z tej piwnicy. Podejrzane trochę. A, drzwi bez klamek. Logiczne. Aha, czyli my nie błądzimy teraz, tylko idziemy dalej do przodu, bo myślałem, że mamy dalej identyczny. Co jest? KPD, state your business. Your well be. Jack shit. Yes. And no. What do you think? What's this about? Why, you, of course. It's always about you, isn't it? Don't fuck with me. That's not why I'm here. It's time to move on. O kurde, dużo tych kwestii, to... I'm feeling obnoxious. Relax. It's just a matter of time. Time waits for no man. Time is nothing. What's the problem? Aha, dużo mi mówią te kwestie. Już wcześniej te kwestie mi się wydawały być podejrzane. Ale teraz co? Najrozsądniej wygląda chyba ta ostatnia opcja, więc nie wiem, odpalamy. Try not to think about me. You were good. Good at talking out of my ass. Don't leave me. You are my man. This intercom is offline. Please contact the building manager. Ciekawe, czy miało znaczenie to, jaką kwestię wybraliśmy? Chyba nie, tak mi się wydaje. Kolejne drzwi. I co mamy? Czy teraz Czy my teraz wylądowaliśmy na głównym wejściu? Kurde, dziwne. A właśnie, musimy teraz znaleźć tego chłopa od tatuaży. Może z nim pogadamy? On coś nam powie? Hey. Is everything all right? Don't mind the rain? It burns sometimes. And this helps? Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Need to get out. You will.
Czyli mieszkanie numer 210, tak? Jack Karnas. Drugie piętro, no to wydaje mi się, że to będzie to. To jest 01017. Więc jak będziemy tak wbiegać, 101-104, czyli tutaj byliśmy. Teraz tylko butelka, drugie piętro. 208-213. Dobrze, idziemy. Mieszkanie numer 210. 210-211. O! 211, ale 210. O, tutaj jest chyba. Kurde, otwieraj się. Nie? 201-210. Co jest? Chyba dobrze idziemy, skoro mamy takie dziwne krasze ekranu. A czekajcie, gdzie my się znajdujemy teraz? Mega dziwna sprawa. Sądziłem, że dobrze idziemy, ale tak. Jesteśmy tutaj. Nic mi to nie mówi, ta mapa. Kurde, pokusiłbym się o zawrócenie, ale... No nie, no jesteśmy chyba za wysoko. No nie. Czekajcie, czekajcie. Drugie piętro, no tak. 211, 201, 210. No i muszę mieszkanie numer 210 znaleźć. Drugie piętro. Zasrane 210, no kurde, no. Tutaj raczej nic już nie ma. 210 jest. Holochron chyba jakoś dziwnie przesunięty. Raczej zniszczony. O kurde. A to pewnie ciało. Zaktualizowano dziennik. Nie doczytałem ostatniego zdania, co tutaj chodzi. A, mieć się na baczności, dobra. Teraz rozumiałem, więc możemy to już zamknąć. Na początku tak, nasz zmysł. Coś tu chyba nie gra. Miałem już autozapis, więc super. Zobaczymy, co tu nie gra, ale dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się jednak podobał. Do następnego odcinka, siemka.